Projekt Komisji Kultury w sprawie podziału środków na zadanie powierzone pod nazwą lokalne wydarzenie kulturalne na 2013 rok. Kwota w wysokości 17850 zł przeznacza się na zadanie terminowe w zakresie lokalnych wydarzeń kulturalnych. Przeznacza się na realizację zadania pod nazwą Święto Dzielnicy II Impreza Rekreacyjno-Kulturalna. Impreza będzie miała charakter festynu rekreacyjno-kulturalnego przeznaczonego dla mieszkańców Dzielnicy II i miasta Krakowa, a jej celem będzie promocja Dzielnicy II w środowisku. Pani Małgosia, a później ja mówię. Ja mam pani, ile myśmy wydali pieniędzy, bo nie pamiętam, na to poprzednie święto, za cudą na Grzybuszko. Czy to jest pani, może powiedzieć? Ja chcę odpowiedzieć pani Małgosiu, w tej chwili to było podzielone na dwie części. Myśmy mieli przeznaczoną kwotę, powiedzmy, była to kwota około 20 tysięcy, która została przeznaczona na dwa jakby wianki nad Białuchą, na pierwszą imprezę czerwcową i zasługi na Grzybuszka jako drugą. Było to dwa wydarzenia kulturalne w ramach jednego festynu. Około 21 tysięcy. Chyba 21 tysięcy. Nie chciałbym teraz mówić. Tak, na dwa wydarzenia. Ta jest zmniejszona kwota i jest na razie nieprzewidziana, nie ma jeszcze dyskusji na temat. Ale czy to też będzie było za po święto? Jeżeli będzie taka powiedzmy wola radnej i taki będzie pomysł, no to możliwe, że tak. Jeżeli nie, to jedna, jeżeli wymyślimy coś naprawdę dobrego jednego, to może być jedno. Ale jeżeli się uda, to... Janusz Łuczko? Czy jest już mniej więcej jakiś ramowy, koncepcja, jak to ma wyglądać, jak to ma to realizować? Są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Zarząd zaopiniował pozytywnie. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję.